Cofnijmy się w czasie, siedzisz nad swoim pierwszym tekstem. Pamiętasz, o czym on był? Co spowodowało, że złapałeś za kartkę i zacząłeś pisać? No chciałem wyrazić swoje poglądy na różne tematy, może bardziej powiedzieć światopogląd. Czy istnieje taki utwór w twoim dorobku, którego nigdy nie wykonasz na żywo z uwagi na ładunek emocjonalny? Nie piszę aż tak dużo rzeczy do szuflady, żeby mieć sporo takich tracków. Natomiast jest taki, jest to love song do mojej aktualnej dziewczyny. Poniekąd przez ładunek emocjonalny bym go nie wypuścił na światło dzienne i może z formy takiej prywatnej, która tam jest. Najlepsza rada, jaką usłyszałeś od kolegi z branży? Odbij w rapie od freestylu. Jeszcze się staram to zrobić. Co zrobiłeś z pierwszymi zarobionymi pieniędzmi na rapie? Myślę, że zainwestowałem w kolejne ruchy. Jakoś tak tego nie odczułem na tyle, żeby to móc roztrwonić, bądź coś, jakąś jedną rzecz materialną dać, więc po prostu jakoś się to zlało z resztą pieniędzy i poszło na kolejne ruchy. Czy jest jakaś zwrotka bądź wers, którego się wstydzisz? Nie. Czy miałeś kiedykolwiek moment zwątpienia w swoją karierę muzyczną? Tak. Twoja największa muzyczna inspiracja? Aktualnie? Vos z Argentyny, chłopak. Czy przez lata funkcja muzyki w twoim życiu się zmieniła? Tak. Na początku trochę pomagała mentalnie, trochę umilała życie. Teraz jestem w jakimś stopniu częścią tego. I zmienia się z miesiąca na miesiąc coraz bardziej w tę stronę. Okay. Czy pamiętasz moment, kiedy pierwszy raz podeszła do ciebie obca osoba, żeby podziękować ci za muzykę i zbić pionę? Pamiętam. Nie było jakoś ultra dużo póki co tych osób, ale pamiętam te osoby i było to bardzo miłe i zdziwiłem się, że aż tak może na nich oddziaływać, bo nie zawsze to było za rap, często to było za freestyle, który jakby prywatnie sobie też doceniali. Czy przeczytałeś bądź usłyszałeś kiedykolwiek taki hejt, który cię gdzieś ukuł? Nie, bo niektórych rzeczy, których mi jeszcze brakuje, mam świadomość, więc nawet jak jest taki krytyczny jakiś komentarz czy opinia, to jakby czasami nawet się z nią zgadzam i mam jej świadomość. Nie było nic takiego. Też myślę, że jestem w miarę odporny przez to, ile usłyszałem już na walkach freestyle'owych. A pamiętasz tę najważniejszą pochwałę, jaką usłyszałeś na temat swojej twórczości? Wiesz co, jakoś nie koduję takich rzeczy, natomiast miłe było i dość zapamiętałem, jak Tetris powiedział na jednej z edycji Red Bull Kontrowersy po wygraniu, możliwe, że trzeci raz z rzędu w 2021 roku, że typie jesteś niemożliwy, nie mam nic do dodania. Czy kiedykolwiek dokonałeś autocenzury? Wiele razy. Za bardzo rozsądny jestem w niektórych kwestiach. Może to błąd aktualnie, a może to właśnie plus, myśląc przyszłościowo. A czy był taki moment, kiedy poznałeś wagę swoich słów i ich wpływ na słuchacza? Tak, niektóre wersy nawet na scenie freestyle'owej zauważyłem, jaką mogą potem mieć moc w różnych innych kręgach. Rapowo w ten sposób bardziej, że ktoś się mógł na tyle z nimi utożsamić i że na tyle mu pomogły, zdziwiło mnie to pozytywnie, że komuś na tyle jakiś wers mój prywatny mógł pomóc w jego sytuacji aktualnej. No i bęk, mamy to. Pozdro. Rap news.